7 marca 2018 roku w Bydgoszczy pod hasłem Broadway Show odbyła się 7. edycja konkursu o statuetkę Bydgoskie Łuczniczki. Impreza połączyła konkurs muzyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego z ogólnopolskim konkursem fryzjerskim. Jest to jedyny taki konkurs w Polsce, który łączy dwie dziedziny – fryzjerstwo i muzykę. W części fryzjerskiej biorą udział uczniowie ze szkół fryzjerskich z całej Polski. Anna Zenkowska i Jura Nart zostali zaproszeni do składu Komisji Sędziowskiej Konkursu Fryzjerskiego. Zmagania konkursowe młodych fryzjerów odbyły się w pracowniach szkolnych, zaś prezentacja dzieł i konkursu piosenki odbyła się w trakcie gali finałowej. Taki konkurs to szansa dla młodych artystów sztuki fryzjerskiej, by zaprezentować się szerszej publiczności. W obecnej edycji wystąpiło około 40 finalistów z całej Polski. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem ministra edukacji narodowej pani Anny Zalewskiej, a także marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego i prezydenta miasta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego. Dalej przedstawiamy krótki reportaż bezpośrednio z miejsca wydarzenia. Pogę wzorem, to czuł siłę grać, jakby nigdy nic, swoją rolę grać. Lecz na głos jak być, kiedy szepcze tak, ciągnę mi nie. I shine just for me. City of stars, there's so much that I can. Generalnie jest to już 7. edycja konkursu, więc no, jesteśmy z koleżankami trochę wprawione w organizacji. Każda ma przydzielone swoje zadanie, więc generalnie nie mamy z tym problemu. Każda wie, co ma zrobić. Opieka nad uczniami, nad tym, co mamy zrobić, jak przygotować tych uczniów do konkursu. Inna dziewczyna z kolei organizuje ten cały spektakl, tą część artystyczną. Jeszcze ktoś inny zajmuje się dyplomami, zaproszeniami, więc każda z nas tak naprawdę wie, co robić i nie ma większych problemów. Problemy pojawiają się w momencie, kiedy na przykład ktoś nie przyjeżdża, kiedy kogoś nie ma, tak? Czyli takie losowe wydarzenie. Cieszy nas to, kiedy właśnie ludziom się podoba, kiedy wszystko wychodzi z jakimiś drobnymi potknięciami, bo to się zdarza. Na początku było trudno, teraz to już po prostu się kręci, rozkręca, jest coraz prościej. Każdy konkurs i każde sędziowanie jest troszkę inne. Ja uwielbiam naprawdę sędziować takie konkursy o tak zwanej tematyce. W tym roku był Broadway Show i tutaj naprawdę można zobaczyć, że ta młodzież jest tak kreatywna, tak otwarta, ma takie pomysły, że czasami sama jestem zaskoczona. Jeżeli chodzi o konkursy tak zwane techniczne, no to jest zupełnie inna strona medalu. Moi uczniowie tak, kiedyś kilka lat temu brali udział, ale w typowo technicznych konkurencjach,
Tutaj niestety jest to konkurs ogólnopolski, ale szkół zawodowych i technikalnych. Po tego typu imprezie, po takim występie, który tutaj miałem okazję uczestniczyć, oglądać, widzieć twórców ze swoimi dziełami, powiem krótko, ja odmłodniałem o 20 lat, a to myślę, że to jest najlepszym efektem, który powinien wpływać na wszystkich. Rozmawiałem ze znajomymi dyrektorami, którzy siedzieli za mną i mówią, ale świetnie, ale doskonale. I cały czas tak uroczo, tak wspaniale to było, jak to doskonale, ja tego konferansjera kupuję, te dwie, mam chyba rozdwojenie jaźni, bo widzę dwie takie same tańczące. A to były panie, które, dziewczyny, które były od pani z kraju, dwie Ukrainki, te dwie takie tańczące. I speak, sudden silence, sudden heat, heart sleep in a giddy. Super się zaprezentowali wszyscy. Dzieci widać, że są twórcze, niesamowite. To jest. Tak. I jak ja obserwuję ich, jak ja widzę, jakie oni mają pomysły, to prawdę mówiąc nie muszą czerpać żadnych żurnali. Oni sami są w stanie stworzyć kreacje takie, że inni mogą się uczyć. Naprawdę super. Jestem pełen podziwu. Dla nich oczywiście jury, które również wybierało, muszę powiedzieć, że stanęło na wysokości zadania. Najważniejsze, że już jest komponowana w historię szkoły i miejmy nadzieję, że będziemy cały czas to, że tak powiem, kontynuowali w następnych latach. Chcesz robić table szkła, a ona się uginę. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Chcesz robić table szkła, a ona się uginę. I tam są wszyscy, a naprzeciw. Jak co roku bardzo ciekawy zarówno fryzjerski, jak i piosenkarski konkurs i zauważyłem, że z roku na rok jest coraz wyższy poziom. Co prawda zróżnicowany, ale jest coraz wyższy. I tego myślę życzę młodzieży w następnych latach. Dzięki. Sama, więc piszę długie listy. Pieniędzy nie ma, zbyt mało.